zachorował nasz profesor. Wtedy tak wspólnie z kolegami umówiliśmy się, że codziennie ktoś będzie się nim opiekował inny, chociaż on miał opiekę, ale tak, żeby tam ktoś jeszcze od nas był, przypadło na mnie. I teraz pierwsze taki dystans się tworzy, czego on chce. I tak w czasie, jak pozwoli mi usiąść, i to zauważyłem, że on nie chce, żeby z nim tam jakoś tam, żeby go rozbawiać, czy używać jakichś słów, które jakoś wyrażają jakiś jego niepokój. I zauważyłem, że lubi ciszę, spokój. Tyle lat uczył, a tak sobie pomyślałem, i chcę teraz jeszcze jakoś uczyć nas jakimś, jak się odnieść do takiego, jak on chory. Uczył jak gdyby swoim sercem. No i lepiej, zauważyłem, że lepiej zgadnąć w ciszy, czego on chce, niż pytać. A jeżeli zapytać, to krótkim pytaniem, na przykład co mam zrobić. Lubił rozmowę, jak tam było jakieś takie zdania odnośnie jego choroby, to rozmowę prostą i zdania w liczbie pojedynczej. Taki miał ułożony jakiś schemat, że zdania takie trudne, złożone go wprawiały w kłopot. Też jak gdyby uczył nas przez to, że żebyśmy umieli się odnosić do takich chorych ludzi. Kochał zdania pozytywne. To było takie bardzo charakterystyczne. Żeby używać słów tak. Te słowa go jak gdyby wprawiały w taki spokój. Widział zawsze jakieś takie odniesienie, które jemu pasuje. Denerwował się, na przykład, gdy usłyszał kiedyś tak mimochodem użyłem słowa nie. To słowo ma tam te swoje korzenie w Piśmie Świętym. Może on, wiem, że też był katolikiem, może te słowa go tak kłóciły i nie chciał tych słów. Znikał tych słów, a bardzo kochał słowa tak. Panie Stanisławie, tak podsumowując, to czego pan nauczył się poprzez to właśnie doświadczenie spotkania z wykładowcą, który, jak pan tutaj zaznaczył bardzo też w sposób taki ujmujący, wykładał nie tylko właśnie na sali lekcyjnej, ale również na tej sali w szpitalu. To wtedy on był, ojcze, on był wtedy w domu swoim. Wtedy chory tam leżał, przychodziła do niego opiekunka i my żeśmy też tam chodzili do niego domu. Także on jak gdyby sam mieszkał, bo już był w takim wieku, że sam nie miał nawet rodziny wielkiej. No ale właśnie nauczyłem się tego, nauczył nas, żeby takich starszych ludzi, tych schorowanych, żeby ich szanować. Tak jak było za życia, jak siedział za katedrą, szanowaliśmy go, to i teraz powinniśmy to samo robić. I tak się odnosić do niego, żeby go tak nas uczył, żeby zawsze był w takim spokoju z nami, żeby miał taką zgodność, kontakt między nami a nim.
Panie Stanisławie, Bóg zapłać również Panu za... Zapłać, Szczęść Boże? Za tę wypowiedź, za to przytoczenie tego doświadczenia, spotkania z wykładowcą, który właśnie wykładał na sali, ale i wykładał także u siebie, w domu. I to, co Pan mówi o tym wielkim szacunku do osób chorych, cierpiących. Tego szacunku też osoby chore, cierpiące nas uczą i tym szacunkiem niezmiernym je otaczajmy. I wróćmy do ofiary Lucze Badano. Przychodzi czas na dwie bardzo bolesne operacje. Po chemioterapii traci włosy, na których jej tak bardzo zależało. Przy każdym straconym kosmyku mówi prosto, ale treściwie: dla Ciebie, Jezu. Nic nie pomagają operacje kręgosłupa ani chemioterapia. Rodzice przypominają jej, że za tym wszystkim kryje się tajemniczy plan Boga. Chiara kocha jeszcze goręcej. Koledze, który jedzie do Afryki z misją humanitarną, oddaje swoje oszczędności. Mówi: mi nie są potrzebne. Ja mam wszystko. I za chwileczkę odbieramy kolejne telefony. Tymczasem kolejny utwór: oddaję Ci życie swe. Chiara opowiada o bardzo bolesnym badaniu. Gdy lekarze rozpoczęli ten mały, lecz dokuczliwy zabieg, przyszła pani z promiennym uśmiechem na ustach, przepiękna. Zbliżyła się do mnie, wzięła mnie za rękę i wlała w moje serce odwagę. Znikła tak szybko, jak przyszła. Więcej już jej nie widziałam. Ogarnęła mnie ogromna radość i znikł lęk. Zrozumiałam wtedy, że gdybyśmy byli gotowi na wszystko, ileż znaków Bóg by nam zesłał. Paraliż nóg. Ostatnia tomografia. Nie daje żadnej nadziei. Nadchodzi chwila wielkiej próby. Chiara nie chce morfiny. Tłumaczy, odbiera świadomość. A ja mogę ofiarować Jezusowi jedynie cierpienie. Chcę dzielić z Nim jeszcze przez trochę Jego krzyż. Jakie jest, za wszystko przepraszam Cię. Co było grzechem złe, daję Ci życie swe, oddaję życie swe. Aby nie być, aby nie być. Mów, 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 mów. Hej, miałam to na mów, Miera, mów, mów. Bo już tam razem zrozumiałam, że to jest moralne. Może powiem, że to jest moralne. Boże, więc chcę to już zrobić. Też się tak modliłam, tak, jak teraz się pokończę. I co to moje samo, Boże, co ja teraz zrobię? Ja mam dwa, trzy, 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 tr
w drodze, do siłowni. I tak to zawsze mówiłam, że Boże, że kochałam, że wierzę, to wszystko jest jasne. A mieliśmy takiego proszona dziadzia, który nie ma rządu wyobrażona do żołata, przy mojej małości katusy. Tam stały nic, już pod kołem, tam siedziały, to stały, siedziały przy nich. I szła zawsze nie. Został sam biedak, sąsiad, w domu, prawie się stykał.
Dobrze, proszę mu wyprać, proszę mu dać mu gotowanego, to tak. I on chciał, żeby ja się nie opiekowała. Pani Wiktorio. No, no, ta pani mówi, że niech pani on tak cieszy, że mu pani tak pomaga. Niech pani weźmie pani parę grosztowy, bo ja dam wtedy za ręki po prostu. I tego. I tak pomagała mu. I to już zakończyła. Poszedł do szpitala i ze szpitala miał za potes i mówił, że nigdzie nie pójdę, będę w domu, bo to pani będę. Pani Wiktorio, Pani Wiktorio, halo, Pani Wiktorio, Pani Wiktorio, halo, Pani Wiktorio, też jeszcze raz dziękujemy za tą historię, którą Pani opowiedziała, za te przeżycia, które trudne, niezmiernie trudne, o których Pani mówiła swojego życia, o tych chorobach, które dotykały. Mówimy dzisiaj o tym, czego mogą nas nauczyć osoby chore, cierpiące, czego uczy nas choroba w naszym życiu. W tym też kontekście wróćmy do Chiary Lucebadano. Czasami, choć zdarzało się to rzadko, prosiła rodziców, by nie wprowadzali do jej pokoju przyjaciół. Któregoś dnia tłumaczy, nie był to znak mniejszej sympatii lub smutku, wręcz przeciwnie. Było mi trudno schodzić z tego poziomu, na którym się znajdowałam, a potem wchodzić tam z powrotem. Wszyscy, którzy są przy niej, oddychają atmosferą nieba. Chiara pisze, ważne jest wypełniać wolę Bożą, to znaczy zaangażować się w grę, którą On prowadzi. Czeka na mnie inny świat. Pozostało mi nic innego, jak mu się oddać. Czuję się teraz jak wciągnięta we wspaniały plan, który powoli roztacza się przede mną. Tak bardzo lubiłam jeździć na rowerze, a Pan Bóg zabrał mi nogi, ale dał mi skrzydła. O, co takie nudy. Pan Bóg Jahwe to jest miły Bóg. Po co mi tak? Odchodzą ludzie, zmienia się świat. Bóg dał plan, wyjawił w swoim świętym słowie. Nie jesteś zagubiony, przynajmniej nie powinieneś być zagubiony. Ludzie nie znają Biblii, katolicy Biblii nie czytają. I tak jest, że dwóch synów straciła, ale ma syna księdza. No dobrze, ale... Dramaty rodzinne, straszne to są dramaty rodzinne. Jak mam tylko wolną chwilę, to odmawiam gorące do miłosierdzia Bożego, różaniec, modlę się za dzieci. Ja nie opuszczam mszy świętej. Jak były dzieci małe, bo miałam 5 dzieci, a 2 mi zmarło 7. Co niedziela szłyśmy do kościoła. 3 temu w jednym dniu zmarła mi mama i zmarł szwagier, mieszkali razem. 2 trumny razem były. Później, za 3 zmarł mi nagle mąż. Już 3 teraz. Ale naprawdę jestem tak wdzięczna Bogu za wszystko, co mi daje. Za moje kochane dzieci, za syna, który jest naprawdę szanowany, jest wiceprowincjałem i pan Lutynu. Także Bogu dziękuję za każdą chwilę. A ja jestem ciężko chora, jestem po 3 zawałach, po bajbasach. Mam zdrobnienie kręgosłupa, nie mogę chodzić, mam naczyniaka. Ale to wszystko, to cierpienie, to ofiaruję za dzieci i za wnuki, że Pan Bóg mi dał takie wspaniałe dzieci. A to może też pomódlmy się, prawda, za te osoby zmarłe z naszych rodzin. Wieczny odpoczynek radzi mi dać Panie. Panie,
a światło z Niego i stanie fajnym świecie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W pokoju wiecznym. Amen. A jak mu Pani na imię możemy poznać? Zofia. Pani Zofio, również Bóg zapłać za te słowa, które Pani wypowiedziała, za to świadectwo Pani życia. I na zakończenie wróćmy jeszcze do tych ostatnich momentów z życia Kiarlucze Badano. Nadchodzi czas, gdy jest pewna, że niedługo odejdzie. Nie chce tego zmieniać. Nie prosi o uzdrowienie, lecz o moc do wypełnienia woli Bożej. Właśnie wtedy przygotowuje razem z mamą uroczystość zaślubin. Jak sama nazywa swój pogrzeb? Niemalże nie da rady mówić. Tłumaczy, jak chce mieć uszytą sukienkę. Decyduje, że będzie biała, bardzo prosta, z czerwonym paseczkiem. Prosi, by ubrała się w nią jej najlepsza przyjaciółka. Chce zobaczyć, jak na niej leży. Tłumaczy też mamie, jak chce być uczesana na ten dzień. Wybiera muzykę, śpiewy i czytania mszalne. Opowiada, jakimi kwiatkami ma być przybrany kościół. Chce, aby ceremonia pogrzebowa była jednym wielkim, radosnym świętem. Mamo, prosi, gdy przyjdziesz, mnie przygotować. Musisz powtarzać. Teraz Kiarlucze widzi Jezusa. Obok Kiary i jej mamy i jej ojca. Za drzwiami przyjaciele. Spokój. Swego rodzaju zwyczajność. Jej ostatnie słowa są skierowane do mamy. Ciao. Bądź szczęśliwa, bo ja jestem szczęśliwa. Jest niedziela 7 października 1990 roku, godzina 4 nad ranem. Na prośbę mnóstwa wiernych biskup zwraca się 7 października 1998 roku z prośbą do kongregacji do spraw świętych o pozwolenie na rozpoczęcie diecezji procesu beatyfikacyjnego. 21 listopada nadchodzi pozytywna odpowiedź i 6 czerwca 1999 roku rozpoczyna się proces beatyfikacyjny, który kończy się 21 sierpnia 2000 roku podczas Światowych Dni Młodych 7 października w 10. rocznicę narodzin Kiarlucze dla nieba. Błogosławiona Kiaro, módl się za nami. Zapłać się za ten czas, za również te świadectwa, które wypowiedzieliście, drodzy, na antenie Radia Maria, za to doświadczenie, którym dzieliliście się, opieki nad chorymi, tego, jak wielka nauka płynie od chorych, cierpiących, jak również choroba potrafi zmienić życie, zmienić zarówno w tym wymiarze ludzkim na cięższy, ale również jak wiele jest w stanie zmienić na lepsze w życiu człowieka, w tej perspektywie nieba oczywiście. Bóg zapłać się za to spotkanie. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy wszystkich chorych, cierpiących w dniu święta, ale to niech to nie będzie tylko ten dzień, niech to będzie każdy dzień, w którym z szczególną troską, wrażliwością będziemy otaczać wszystkich chorych, cierpiących. No to są cierpiętnicy, oni cały czas to samo, tak jak i Mareczek. Cały czas to samo, proszę, cierpiętnicy. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Witamy Was, drodzy rodacy na kontynencie amerykańskim, o, pozdrawiając w imię Czyli na słuchy z Ameryki, no bo tu w Polsce, a... Radia Maryja, która spontanicznie to co, na Mareczka mówi, słuchaj Mareczku, to nie modne, to co Ty tam mówisz, słowa. Bo tak zawsze mówili, o, posiedzieć. Teraz się wszystko zmieniło, życie jest w ruchu. I tak mohery siedzą po kościołach, tutaj Warszawa Kościelna, a na, w Anglo-Ameryce Białystok są cerkwie, tam się cały dzień stoi.
Także te manipulacje to przynajmniej są już inne, są niemodne, ale to z tym posiedzeniem, to że więc wiesz, jak się było gdzieś koło Anglo-Ameryki Białystok, gdzie się stoi i śpiewa, no to jeszcze miały sens, ale jak my już nie jesteśmy w Anglo-Ameryce Białystok, no to co? Tu się siedzi w Warszawie, dziady po kościołach, pod kościołami siedzą. 2 w nocy to czas w Polsce, tą kolejną godzinę naszego spotkania na antenie Radia Maria. Rozpoczynamy od pozdrowień, które przesyłam je dla wszystkich radiosłuchaczy, którzy dołączyli do nas w Kanadzie oraz w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiamy i zapraszamy do tego, aby pozostać wraz z nami. I tą kolejną godzinę chcemy także rozpocząć od serwisu informacyjnego. Wiadomości w Radiu Maria. Zapraszam. W najbliższy poniedziałek premier Mateusz Morawiecki uda się z wizytą do Libanu, zapowiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Dodał, że zostaną omówione tam m.in. kwestie związane z pomocą dla uchodźców czy współpracy gospodarczej. Szef polskiego rządu spotka się z premierem oraz prezydentem Libanu. Kraj liczący nieco ponad 4 miliony mieszkańców przyjął prawie 1,5 miliona uchodźców z Syrii. Polska pomaga uchodźcom w regionie, z którego pochodzą. Minister Michał Dworczyk na antenie telewizji Trwam powiedział, że jest to najbardziej efektywna pomoc. Pan premier na pewno, będąc w Libanie, ogłosi te projekty, które wspólnie z Libanem będą realizowane. Natomiast no to jest kolejny jakby przykład tego, czy kolejny dowód tego, że polityka państwa polskiego jest ukierunkowana na rozwiązywanie problemów tam, gdzie one powstają, na pomoc uchodźcom w regionie, z którego pochodzą. $1, €1 wydany w Libanie ma o wiele, wiele większą siłę nabywczą niż to samo euro wydane w Europie. W styczniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstał Departament do Spraw Pomocy Humanitarnej na czele z minister Beatą Kempą. Do jego zadań należy m.in. koordynacja pomocy dla uchodźców potrzebujących np. w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Polski rząd nie przyjął uchodźców w ramach unijnego systemu relokacji ze względu na bezpieczeństwo. Rząd PO-PSL zgodził się na przyjęcie około 7 tysięcy obcokrajowców. Od 123 do 168 zł brutto, tyle od 1 kwietnia mają wzrosnąć płace zasadnicze nauczycieli. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Największe podwyżki mają otrzymać nauczyciele z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Wynagrodzenie nauczyciela stażysty ma wynosić 2417 zł. Brutto. Da. Zmieni się system, zmieni się układ. Biorą pieniądze, dadzą komu innemu, ale tutaj zdaje się chodzi o te uczoności faryzejskie. Biblia mówi, że chcieli być mądrzymi, stali się głupimi. Uczenie się za długie ćwiczenie cielesne, niewielki pożytek, niewielki pożytek. Od 1 stycznia 2020 roku łącznie w ciągu 3 lat ich płace mają wzrosnąć o 15%. Propozycja podwyżek nie zadawala jednak nauczycieli, o czym mówi przewodniczący sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa. No widzisz, też bez ręki skarżył się o mało godzin do kierownictwa i teraz go zwolnią, nie przesilaj. Rozmawiamy z rządem, ponieważ chcemy to połączyć z dwoma takimi aspektami. Zmienić w ogóle system płac w polskiej oświacie na bardziej czytelny, prosty, jasny, a drugi raz chcemy znacznej waloryzacji. Teraz rozpoczęliśmy drugą turę rozmów właśnie. No i warunkiem kontynuowania rozmów o zmianie prawa oświatowego ogólnie rzecz biorąc, warunkujemy tym, że zaczniemy właśnie od tych dwóch tematów. Tymczasem zapowiadany przez MEN wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli to skutek zwiększenia kwoty bazowej służącej do wyliczenia tzw. średniego wynagrodzenia. Niewykluczone, że 1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wręczone zostaną nominacje generalskie, zapowiedział szef BBN-u Paweł Soloch.
W wywiadzie dla naszego dziennika poinformował, że jest w stałym kontakcie z szefem MON-u Mariuszem Błaszczakiem i spodziewa się otrzymać wkrótce propozycję awansów. Zdaniem gazety to oznaka poprawy relacji na linii Pałac Prezydencki MON, szczególnie w kontekście zapowiadanych wspólnych prac nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego. Podobnie na sprawę patrzy poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, który podkreślił, że przyniesie to korzyści polskim siłom zbrojnym. Wiem, że Ministerstwo Obrony Narodowej pod obecnym kierownictwem stara się właśnie jak szybciej podjąć te sprawy, które no, mają już parę miesięcy opóźnienia, to awanse, ale to również prace nad strategią bezpieczeństwa. To powoduje, że myślę, będzie lepiej zarządzane Wojsko Polskie. To powoduje, że te kwestie bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa narodowego będą rozwijać się w pozytywnym kierunku. Również widzę taką dobrą wolę ze strony pana prezydenta. Jeżeli by się udało, są obserwowane wygląda na polityka mojego rządu, polityka politycznego jest doceniana przez Polaków. Doceniane jest to, że państwo przestało być teoretyczne, że państwo wypełnia swoje obowiązki wobec narodu, wobec społeczeństwa, prowadzi ambitną politykę gospodarczą, ambitną politykę społeczną, również ambitną politykę zagraniczną, jeśli chodzi o budowanie podstaw. Na słuchy, na złodziei, pełne złodziei jest nasz Ligowski. Nie tylko są fajerwerki, ale na słuchy naszej Ligowskiej, bo było włamanie o 4 rano. W porównaniu z badaniem ze stycznia Prawo i Sprawiedliwość straciło 1 punkt procentowy poparcia, Platforma zyskała 2 punkty procentowe. Według sondażu, gdyby wybory parlamentarne odbywały się na początku lutego, udział w nich wzięłoby 71% Polaków. Badanie przeprowadzono w dniach od 1 do 8 lutego. W najbliższych dniach do Polski przybędzie około 100 repatriantów. Z informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że do ojczyzny powrócić mają głównie nasi rodacy z Kazachstanu. Rząd ułatwia im start w Polsce. Po zaklimatyzowaniu się w ośrodku adaptacyjnym repatrianci mogą skorzystać ze wsparcia finansowego państwa. Jedną z możliwości jest uzyskanie funduszy na zakup mieszkania. Rodzina repatriantów na ten cel dostaje 25 tysięcy złotych na osobę i dodatkowe 25 tysięcy złotych. Polacy przybywający zza naszej wschodniej granicy mogą też skorzystać z zaproszenia danej gminy, która przekaże im wyposażone mieszkanie. Powroty naszych rodaków bardzo cieszą, mówi poseł PiSu Stanisław Pięta. Polityk podkreśla, że to swego rodzaju historyczna sprawiedliwość. Polacy, którzy tyle wycierpieli pod sowieckim butem, pod sowieckim jarzmem, powinni mieć prawo powrotu do ojczyzny. Ja jestem zadowolony, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął tego rodzaju działania, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że niezwykle ważne jest także udzielanie pomocy tym Polakom, którzy decydują się pozostać na wschodzie. To ważne, by polska kultura, polskie dziedzictwo historyczne było obecne na wschodzie. Kultura Kresów musi być trwałym wyposażeniem naszej współczesnej tożsamości. W
ciągu ostatnich 7 lat w Polsce w ramach repatriacji osiedliło się 6054 osób. W ubiegłym roku było ich aż 525. Na koniec stycznia bieżącego roku do kraju przyleciało 58 repatriantów z Kazachstanu. Trafili do ośrodka adaptacyjnego w Pułtusku. Tegoroczna rezerwa celowa przeznaczona na repatriację, o czym między innymi pisała dziś prasa, wynosi 50 milionów złotych. W Pucku odbyły się w sobotę obchody 98. rocznicy zaślubin Polski z morzem. Właśnie stąd przed 98 laty wyruszyliśmy w długą drogę, która wyprowadziła nasz naród i państwo na szerokie wody Europy i świata, napisał prezydent Andrzej Duda do uczestników uroczystości. Wziął w nich udział m.in. minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Głównym punktem była msza święta w Farze pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia. Następnie w porcie rybackim m.in. wręczono pierścienie Halera. Złożono także kwiaty przy pomniku generała. Zbigniew Wysocki, honorowy przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, zwraca uwagę, że ta rocznica staje się coraz bardziej istotna w kontekście rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Za 2 lata będzie to 100. rocznica. Pomimo takiego dużego czasu, który upłynął od naszych zaślubin, bo to już będzie 100 lat, jednak ta rocznica i to wydarzenie staje się wbrew pozorom coraz ważniejsze. Szczególnie teraz, kiedy nastały czasy innej Polski, takiej, na którą czekamy. Jeszcze nie wyszlifowanej, jeszcze nie dokończonej we wszystkich szczegółach, ale tej, na którą czekaliśmy i doczekaliśmy się. Więc w związku z tym są ogromne możliwości rozwoju naszej morskiej gospodarki, wszystkich morskich spraw. Jest to realizowane już od góry za sprawą obecnego rządu. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller wraz z szefem MSW Stanisławem Wojciechowskim przybył do Pucka, gdzie symbolicznie uczczono powrót Polski nad Bałtyk. Zaślubiny odbyły się poprzez wrzucenie do morza platynowego pierścienia. Polska odzyskała odcinek wybrzeża morskiego, który wraz z Mierzeją Helską liczy 147 kilometrów. Mija 78 lat od pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego. Według danych NKWD w jej ramach na Sybir wywieziono około 140 tysięcy osób. Polacy stanowili ponad 80% tej liczby. Deportacje odbywały się w straszliwych warunkach i dla wielu oznaczały śmierć. Deportowanym na spakowanie się dawano często zaledwie kilkanaście minut. Przewożono ich w przeładowanych wagonach towarowych. Ludzie umierali z zimna, głodu i wyczerpania. Tych, którzy dotarli na miejsce zsyłki, czekała niewolnicza praca, nędza, choroby i głód. Celem deportacji Polaków w głąb ZSRR była eliminacja z ziem wschodnich Rzeczpospolitej, elit i świadomej narodowo polskiej ludności, przypomina profesor Wojciech Polak, historyk. Deportowano tych obywateli Kresów Wschodnich, Polaków, którzy byli patriotami, którzy odgrywali jakąś rolę w życiu społecznym, politycznym, którzy byli trochę zamożniejsi, o których Sowieci mogli mniemać, że będą zachowywali się jak polscy patrioci, a nie jako obywatele sowieccy. Typowały do tej wywózki Polaków organy władzy, tak zwani prycydaciele tych sowieckich zarządów niższego szczebla. Oni po prostu znali teren i wiedzieli, kto powinien zostać wysiedlony. Decyzję o deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego wydała 5 grudnia 1939 roku Rada Komisarzy Ludowych. Pierwsza wywózka przeprowadzona przez NKWD rozpoczęła się 10 lutego 1940 roku. Do kolejnych doszło w kwietniu i czerwcu tego roku oraz w maju 1941 roku. Według informacji NKWD łącznie we wszystkich deportacjach wywieziono około 340 tysięcy. Sybiracy przyjmują, że sięga ona 1 350 000 Polaków. Niemcy ponoszą odpowiedzialność za Holokaust i tylko ta świadomość może być podstawą dobrych relacji z Polską, podkreśliła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Słowa te padły w opublikowanym w sobotę nagraniu wideo, w którym Merkel odniosła się do dyskusji wokół polskiej ustawy o IPN. Żeby nie mieszać się w sprawy polskiego ustawodawstwa, jako kanclerz Niemiec chcę tylko powiedzieć, że jako Niemcy ponosimy odpowiedzialność za wydarzenia, do których doszło podczas Holokaustu, podczas Shoah, za czasów narodowego socjalizmu, powiedziała Merkel. Dodała, że istniały obozy koncentracyjne, za które Niemcy ponoszą odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność obowiązuje nadal i każdy rząd niemiecki będzie ją na siebie brał.
jak podkreśliła, tylko na takiej podstawie można kształtować dobrą i wspólną przyszłość z Polską, ale też z całą Europą i światem. Odnośnie sporu między rządem Polski a Komisją Europejską w sprawie praworządności, niemiecka kanclerz jako właściwe miejsce do dyskusji na ten temat wskazała Brukselę. Podkreśliła jednocześnie, że kraje, które przystąpiły do Unii Europejskiej, zobowiązały się do przestrzegania zasad państwa prawa. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Noc nieba, już gwiazdy zmazała. Piosenki mają nieudane, bo piosenki są negatywne. To nie jest Bóg Jahwe, miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu, jak Państwo poczytacie w drugiej Mojżeszowej, to dużo ciekawego Państwo się dowiecie, że Jahwe jest wspaniały, nie jest średniowieczny, nie broń Boże. Załam zespół zbuje, a tymczasem na dnie Radia Maryja czas na jedną z promyślnych ojczyzna przygotowany przez pana profesora Mieczysława Rybę. Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewidzowie, wydarzenia ostatnich kilkunastu dni w sferze tzw. polityki historycznej mocno zbulwersowały całe społeczeństwo polskie. Otóż nowelizacja ustawy o instytucjach pamięci narodowej, mówiąca o penalizacji kłamstwa dotyczącego odpowiedzialności za zbrodnie Holokaustu, a także kłamstwa o zbrodni wołyńskiej, wywołały bardzo żywe reakcje, bardzo czasem nawet agresywne reakcje zagranicy. Po pierwsze, mamy do czynienia z mocnymi wypowiedziami przedstawicieli rządu Izraela. Z drugiej strony, przedstawiciele państwa ukraińskiego równie mocno starają się uderzać w to, co zwiemy nowelizacją ustawy, jakoby ta nowelizacja niszczyła dobre relacje polsko-ukraińskie. Pojawiają się demonstracje, na przykład przed ambasadą polską w Tel Awiwie. Pojawiają się bardzo też mocne, czasem agresywne artykuły w prasie zagranicznej, choćby w prasie amerykańskiej. Także Departament Stanu USA wypowiadał się krytycznie wobec tej ustawy, a nawet minister spraw zagranicznych Francji. Przypomnę tej Francji, która w czasie II wojny światowej utworzyła kolaboracyjny rząd Vichy i współdziałała z Niemcami, między innymi w mordowaniu Żydów, pozwalając na deportację do obozów i zagłady. Tylko nam wszystkim wydawało się, że nazwanie, czy też karanie, kłamstwa, które mniej więcej definiuje się w pojęciu polskie obozy koncentracyjne, jest taką oczywistością. Przecież kłamstwo oświęcimskie każe się w Niemczech, w Izraelu i to jest o wiele ostrzej niż w Polsce. A oczywistą jest rzeczą na poziomie wręcz wiedzy w szkole podstawowej, że nie było ani jednego polskiego obozu koncentracyjnego, ani jednego polskiego obozu zagłady. Wszystkie to były obozy. Ale wszędzie kradną się, niczego nie boją, chodzą z łomem po pięciu, po sześciu i jeszcze robią krawcą do sześciu kontenerów. A ten co kulany, to noże, to kierownictwa się skarży, jaki tam grabowca, jaki ty skarżycie się. Ja mówię, Hanu, nie przeszedaj nocy, jak ci dali 8 dyżurów, to trzymaj się tego, bo i tak masz 1700 i plus tam 5 zł. A on nie, on dzwonił, że tego go dzwonią w pracy, bo to na jego dyżurze okradli z 6 kontenerów na około 100 tysięcy. A ten skór nie zmienia ich, a mielą słów. No po co ci odpowiedzialni za zbrodnie, skoro ze zbrodniarzami walczyliśmy. Otóż okazuje się, że nasza polityka historyczna, ta dotychczasowa polityka historyczna, nie istniała. Może była tak jak państwo nasze, opisane kiedyś przez jednego z ministrów
po prostu tylko teoretyczna. Skoro państwo polskie było teoretyczne w zakresie władzy sądowniczej w wielu aspektach, skoro teoretycznie wyglądała nasza polityka wewnętrzna, czy też gospodarcza, to tak też było w aspekcie polityki historycznej. Za tą politykę historyczną odpowiedzialny był nie tylko Instytut Pamięci Narodowej, ale choćby Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury itd. Kiedy dzisiaj chociażby poprzez wspomnianą ustawę próbujemy już tworzyć nie tylko teoretyczną politykę, ale realną, to państwo przestaje być teoretyczne, chce być realne. Wywołuje to różne reakcje. Kiedy zaczęliśmy reformować sądownictwo, gospodarkę, zaczęły się silne reakcje, jak przecież stawne Komisji Europejskiej w Brukseli, czy rządów w krajach zachodnich. Kiedy chcemy ustawić właściwe tory polityki historyczną, a dbać o polskie wizerunek w świecie, no to mamy do czynienia z reakcją Izraela czy Ukrainy. A my niczego nie chcemy przekłamywać i nie powinniśmy niczego przekłamywać. Należy tę prawdę głosić, jak było naprawdę w czasach totalitaryzmu. Oczywiście to, że kartą chwalebną możemy się poszczycić, to jest rzecz inna, ale ta prawda się sama nie obroni, jeśli my za nią twardo nie staniemy. Jest oczywiście pewna też bolesna rzecz, bo w całej debacie, w całej dyskusji, która się toczy w kontekście nowelizacji ustawy o IPN, pojawiają się też głosy najczęściej środowisk liberalnych czy postkomunistycznych, które wpisują się w ten ton rzekomej odpowiedzialności polskich szkolników. Ale to pozwala nam rozróżnić naszą scenę polityczną na taki prawdziwy podział, który istnieje, a nie taki czysto historyczny, prawdziwy podział. Jest podział na obóz patriotyczny i obóz kosmopolityczny, uwarunkowany pewną wizją multikulturalnej Europy, która nie szanuje narodów, nie widzi podmiotowości narodów w świecie. Oczywiście to nas wszystko boli, co się dzieje, ale pamiętajmy, że przechodzimy bolesną, ale konieczną lekcję. Edukacja, ale wiedza na temat tego, jak radzić pod paszkę, ulicami wlecą jak na koniec, ponieważ w ostatnich dniach przeszłaliśmy osobiste wydarzenia z prawami rzeźniczymi mojego brata, a cała rodzina radiowania mówiła się z białym grubą. Siedzieli, ja mówię, tu są kamery telewizyjne, a oni tego nie wiedzieli. Także powiodło odciski pracy, że to są ci Ukraińcy z budowy. No to po prostu mają przekazane, mówią odciski. To są straszne rzeczy. No i ten inżynier mówił, że był pod centralnym pobity, nikt go nie, mu nie pomógł, nie jest z Warszawy, 10 lat mieszkał w Warszawie i się tutaj zresztą oczędził, czy ma się dziewczynę. No ale był pobity przy taksiarzach tam, nikt nie pomógł z tych taksiarzy, nikt nie wyszedł, nie udzielił pomocy. W ogóle za Warszawa, to Kachowicka, za Warszawa, wszędzie kradną. Przecież tyle kamer jest, tyle wszystkiego. Nie, a to debile myślą, że tutaj nie ma na budowie kamer. Są tylko dwie tu przy kierownikach, ale oni akurat tam wychodzili z tym sprzętem, z tym wszystkim. Ja też tu nie mogę na Warszawie, że tak jest. Jakiś wychodzę do ciemności i potem się potem. Macieją, ludzie podli, ludzie mali, Macieją. Serdecznie dziękujemy za wielorakie wsparcie, jakim dano państwo Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. W Kanadzie Radio Maryja i jego dzieła wspieramy w sposób następujący. Czeki bankowe albo money orders wypisujemy na wszędzie Radio się Maryja. Żebrańca. Kopertę wszędzie adresujemy Radio Maryja, siedzą. U świętej Anny siedzą, wszędzie żebrze łażą. Proszę Państwa, się poruszają z tą tacą. P.O. Bank
po krakowskim przedmieściu, wszędzie łażą i są bardzo niemili, no bo to wiecie Państwo, taki los diabli, którego nie przechytrzysz, tak chciał diabeł i widać ten to bezbożnictwo, ten ateizm, chociaż pod pozorem mówią, że się modlą, prawda, diabła mają pod fartuchem, no, szatana mają pod fartuchem. Gdy nadaje nasze radio to KFM Euro Conchita Barbie Baby. Proszę Państwa, są to wszystko słudzy szatana. Oni bardzo chętnie za darmo nawet szatanowi mogliby służyć, podczas gdy my no musimy pracować, zarabiać na chleb. Za 19 minut będzie godzina trzecia w nocy, to czas w Polsce. Na ten Radio Maria Maryla Rodowicz musi na chleb zarabiać. Rozważać dziesiątkę różańca, tajemnice chwalebne, zmartwychwstanie Pana Jezusa, intencje naszej modlitwy za Radio Maria, dzieła przy nim powstałe, za jego darczyńców, współpracowników duchownych i świeckich, pomocników w Polsce i poza granicami kraju, za żywych i zmarłych członków z rodziny Radia Maria, za naszych nieprzyjaciół, prosząc o przemianę serc w obronie życia dzieci poczętych, narodzonych, chorych, cierpiących, i mam taki dług, takich duchów, takich duchów, no ale on jest niewinny, chorych, no, chcemy objąć, pomagować naszą modlitwą, jak zresztą każdego dnia to czynimy, wszystkich, którzy cierpią, że borykają się krzyżem choroby. Polecamy w tym miejscu i cały nam króla, jego mamę, panią Józefę, panią Marię, posłuchających na Radio Maria, wszystkich chorych cierpiących z rodziny Radio Maria, z naszej rodziny, wspólnot. Pragniemy również do tych intencji dołączyć te wszystkie, które znajdują się w naszych sercach, także zapraszam do podania intencji osobistych. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego, naszej ukochanej Ojczyzny Polski i za naszych ukochanych zmarłych, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi swojemu
nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg wielki zakład, Ojcze Dawidzie, za dar wspólnej modlitwy. Dziękuję Ci za przepiękne, Ojcze, audycje, które prowadzisz, a ja podsłuchuję już w nocy. Pani Anno, tak, Bóg zapłać. Pozdrawiamy całą Polonię. Pozdrawiamy jeszcze raz Ojca Jacka. W dniu wczorajszym już składaliśmy życzenia. No, u nas też jest, i dzisiaj. Słyszałam, ale u nas jest dzisiaj 10. Także moc serdecznych życzeń. Ale to tak jeszcze po cichutku powiem, że jeszcze ciągle czekamy, że ojciec do nas przyjedzie. Proszę ojca, do Kanady, czy na jajko, czy na jakąś inną uroczystość. Na pewno oczekujemy. Dużo osób do mnie dzwoni i mi się pyta, kiedy. Ja mówię, nie wiem, ale zapraszamy. Pani Anna. Także do zobaczenia. Niech się dzieje wola nieba. Tak, szczęść Boże, dziękuję bardzo. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiamy całą Polonię. I moi drodzy, odbierzmy telefon. Halo, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze jest na nim ojciec dyrektor. Dużo ojcze, kochany. Właśnie Ojca Jacka bardzo serdecznie pozdrawiam. Myślimy codziennie, modlimy się, jesteśmy duchem razem, ale dzisiaj Ojcu Jackowi najlepsze życzenia. Życzę, żeby ojciec zawsze czuł bardzo taką wielką bliskość Pana Jezusa. I wtedy również, gdy będzie może tęsknił, gdy będzie ciężko, żeby zawsze ojciec czuł jego miłość, doświadczał tej miłości i żeby ojciec docierał z nim do wielu ludzi, do rodziny Radia Maria, żeby ją umacniać jeszcze bardziej, a przez rodzinę Radia Maria do wszystkich ludzi. I żeby ksiądz Rydzyk, swoje filozofie. Ksiądz Rydzyk, proszę Państwa, poprawił swój sposób mówienia, swoją dykcję. No teraz jest noc, my możemy tak troszeczkę parodiować akurat księdza Rydzyka, tartaczyć troszeczkę, tak nie ten akcent, tylko tak raz tak powiedział, raz tak, nie jest to tak wyuczone, a powinno być od szkoły podstawowej. Wielkiego dzieła